Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Dzisiaj czwartą niedzielę wielkanocną, niedzielę dobrego pasterza, modlimy się za kapłanów, których Chrystus powoła jako swoich pasterzy oraz prosimy, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa będą głosić Ewangelię i uobecniać Jego ofiarę. Msza święta sprawowana jest w intencji Ojczyzny, 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Eucharystii przewodniczył będzie ojciec proboszcz, a homilię wygłosi ojciec Ludwik. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy złożyli swoją ofiarę na utrzymanie parafii. Jednocześnie chcielibyśmy prosić, aby w miarę możliwości dalej nas wspierać. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową, wysłać pocztą czek lub złożyć swoją niedzielną ofiarę do skarbony, która znajduje się przy wejściu do biura. Serdecznie Bóg zapłaci za Wasze wsparcie. Powstańmy. I Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem,
myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed obłonią Najświętszą Marią zawsze Dziewicę, przez wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Pan jest mi. Pasterze, nie brak mi niczego. Panie pasterze,
Woła on swoje owce po imieniu
i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Jezus Chrystus. Święty ojciec Jan Paweł II powiedział, cytuję, w życiu moralnym objawia się i urzeczywistnia także królewska posługa chrześcijanina. Im bardziej jest on posłuszny z pomocą łaski nowemu prawu Ducha Świętego, tym bardziej wzrasta w wolności, do której jest powołany przez posługę prawdy, miłości i sprawiedliwości. Drodzy bracia i siostry, dziś przeżywamy niedzielę dobrego pasterza. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Ewangelia daje nam okazję znowu spojrzeć na tę piękną symbolikę przypowieści Jezus pasterzem, a my jego owcami. I szczególnie teraz, w tym czasie, rozproszeni i zamknięci w naszych mieszkaniach, widzimy, jak ta przypowieść ma swoje znaczenie. Widzimy, jak pragniemy tego pasterza, aby nas zgromadził. Widać w tym obrazie tajemniczą zależność. Tak jak owce nie mogą żyć bez pasterza, tak i pasterz nie może pełnić roli bez owiec. Chrystus pasterz jest, czuwa, prowadzi i troszczy się bezinteresownie. Każdego zna po imieniu i szuka zagubionej owcy, człowieka. W tym czasie do naszego słownika wchodzą różne nowe słowa i takim słowem jest wirtualna, wirtualny, które bardzo często stosujemy. Teraz ta Eucharystia w sposób wirtualny uczestniczymy w sposób wirtualny w tej Eucharystii. Jednak nigdy i nigdzie nie da się zastosować tego słowa Chrystus wirtualny. On jest, był i będzie. I tam w tych domach On jest. Jest z wami. Tego słowa nie da się zastosować do Chrystusa, który jest obecny. O Jezu, dobry pasterzu, ufam Tobie, strzeż i prowadź, abyśmy nie zatracili wiary, aby nie wyrwano nam wiary w tym teraz czasie. Nie mogę nie odnieść się do ćwiczeń, które zadałem w poniedziałek wielkanocny. Jestem dumny z otrzymanych odpowiedzi na wrodzone pragnienie szczęścia. Wrodzone pragnienie szczęścia. Odpowiedzi z serca. Piszecie, iż każdy człowiek ma wygrawerowane w sercu pragnienie szczęścia, miłości i nikt nigdy tego wymazać nie może. A najpiękniejsze to, że dajecie konkretne dowody, że ktoś przez całe życie może zaprzeczać albo odłożyć w niepamięć tę prawdę i któregoś dnia, ku zdziwieniu wszystkich, całemu otoczeniu,
prosi o kapłana, jak zagubiona owca z ewangelicznego stada. Święty Augustyn mówi, nie ma człowieka, który by nie kochał, lecz wolno spytać, co kocha, co każdy z nas kocha. Przy okazji chciałbym się podzielić pewnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami swojego życia misyjnego, gdzie tam w północnym Kamerunie jestem od 90 roku. Tam nie ma ateistów. W tym regionie jeszcze jest około 30% pogan. Oni nie są ateistami. Poganin żyje w religii tradycyjnej. Jest to wiara w jakiegoś niewidzialnego, wszechmocnego, który jest, widzi i może ingerować w życie człowieka w każdej chwili. W tej wierze zmarli przeszli do innego, niewidzialnego świata i przebywają w obecności Wielkiego Ducha. Religia tradycyjna jest religią strachu. Człowiek boi się, bo ten niewidzialny jest silny, okrutny i w każdej chwili może ukarać i zesłać zło. Dlatego też ofiary w tej religii pogańskiej składane są po to, aby ten wielki niewidzialny nie zesłał zła, nieszczęścia. Moi drodzy, w religii tradycyjnej, pogańskiej nie da się w żaden sposób zastosować obrazu dobrego pasterza. Tam nie ma dobrego pasterza, który kocha, zna swoje owce. I pozwolę sobie jeszcze dodać, tam w tym północnym Kamerunie też dużo jest muzułmanów, może też około 30%, i człowiek z nimi żyje. Oni, ci wyznawcy Mahometa, mają na tych swoich sznurkach 99 paciorków, rozdzielonych po 33. I na tych paciorkach wymawiają 99 przymiotów Boga. Bóg jest dobry, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest miłosierny, Bóg stworzył 99 przymiotów na Boga. Jednak żaden muzułmanin nie wypowie Bóg jest miłością. Żaden, z mojego doświadczenia powiem wam, żaden muzułmanin nie wypowie i nawet czasami prosi o powtórz. Jest jakby zablokowany. Nie wypowie Bóg jest miłością. Można by sobie postawić pytanie, czy jest jakaś religia na ziemi, gdzie Bóg jest miłością i sam przedstawia się jako dobry pasterz. Bracia i siostry, jesteśmy szczęśliwcami we wspólnocie Kościoła. Kościoła, gdzie Bóg jest pasterzem, a miłość do nas, Jego owiec, jest największą wartością. Tak serce boleje, jak czasami jako kapłan, misjonarz, tak słucham i ktoś mi mówi, wiele jest w tym kościele, w tym naszym kościele tam nie ma nic interesującego. Nie ma nic interesującego, tak, jak to wszystko. Miłowani, jest Bóg, jest miłością, a Jego największą wartością jest ta miłość do Ciebie. Jeżeli Ty nie czujesz w Kościele coś interesującego, czyli nie czujesz miłości Boga do Ciebie. W Jezusowym stadzie miejsce jest dla każdego, bo każdy człowiek obdarzony jest wrodzonym pragnieniem szczęścia, miłości. Niejednokrotnie otrzymuję pytania, proszę Ojca, tam w tym Kamerunie, na misjach, jakim słowem Ojciec idzie, jak Ojciec rozpoczyna ten kontakt, to spotkanie z ludźmi, do których został Ojciec posłany. Otóż bardzo prosto. Zawsze rozpoczynam tym samym pytaniem, czy wiesz, że Bóg Cię kocha? Zawsze. I wierzycie, czy nie? Zawsze, w każdej sytuacji, poganin i muzułmanin odpowie,
I będzie odpowiadał, nie, nigdy o tym nie słyszałem, nikt mi o tym nie powiedział. I to jest właśnie to piękne zaskoczenie, nie, nigdy o tym nie słyszałem, nikt nie było, no to nikt mi o tym nie mówi. Tak, Bóg zawsze cię kocha i nie znać prawdy o Bogu, który jest miłością, to nic innego, jak przebywanie gdzieś poza Bożym stadem, na ugorze, bez wody i pożywienia. Ewangelizacja i ta nowa ewangelizacja w świecie tym zlaicyzowanym, zmaterializowanym nie może być niczym innym, jak tylko głoszeniem tej wspaniałej prawdy miłości Boga do nas, która wiąże się z przepowiadaniem określonej moralności. Piotr, słyszeliśmy w czytaniu, wraz z innymi apostołami, głosząc zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu, proponuje nowy sposób życia, drogę, którą trzeba iść, aby być uczniem zmartwychwstałego. Usłyszeli o Jezusie i przyjęli do głębi serca tą wielką prawdę o zmartwychwstaniu i zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Zostali dotknięci tym słowem. Cóż mamy czynić? To pytanie z czytania. Cóż mamy czynić? Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Miłowani, na tę Bożą miłość czyhają podstępne, drapieżne wilki. Kim one są? To diabła pokusy, który proponuje człowiekowi, każdemu z nas, w każdej epoce, oszukańcze szczęście bez Boga, wmawiając, iż wszystko jest dobre, co sprawia przyjemność. To jest przewodnia myśl. Wszystko jest dobre, co sprawia przyjemność. To jest dewiza diabła. U niego nie ma różnicy między tym, co dobre, co złe, co właściwe, co niewłaściwe. Aby nie stać się łatwą zdobyczą dla drapieżnika diabła, potrzeba z pokorną ufnością, czujnością wsłuchiwać się w głos pasterza Chrystusa i ciągle na nowo rozpoznawać w hałasie współczesnego świata, w hałasie naszych wydarzeń codziennego życia, głos dobroci i miłości Boga, który nas kocha. Jezus powierzył Kościół Piotrowi, a poprzez sukcesję apostolską powierza go dziś Piotrowi naszych czasów, Franciszkowi, a po nim biskupom i kapłanom. Posługa pasterska we wspólnocie Kościoła przedłuża się w posłudze sakramentalnej i posłudze Słowa Bożego, które są spełnieniem troski Jezusa o zbawienie człowieka. Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski, której cześć oddajemy dzisiaj, módlmy się, jest to piękny zbieg okoliczności, módlmy się o powołania kapłańskie, zakonnej misyjne, oby nigdy nie zabrakło tych, których w sposób szczególny powierzona jest troska o Bożą owczarnię. Módlcie się także w intencji waszego proboszcza, waszych duszpasterzy, wikarych, waszych sióstr, oby nigdy nie zabrakło im sił i cierpliwości w prowadzeniu was, tej czutki parafialnej, na zielone pastwiska Bożych łask i do źródła wody żywej. Mówiąc o powołaniach, myśli kierują się młodym. Kochana młodzieży, nie zapominajcie, iż w was jest przyszłość Bożego stara. Oby każdy z was, dziewczyna czy chłopak, dobrze rozpoznał swoje powołanie, czego Jezus oczekuje od ciebie. I najważniejsze, abyście się nie zagubili. Bądźcie radośni z tą głupotą, która towarzyszy młodemu.
pamiętam sam i z tymi wszystkimi ambicjami. Jednak pamiętajcie, że Bóg was kocha i nigdy nie zatracajcie tej wartości, tej miłości Boga. Nawet wtedy, kiedy przychodzi wam ten paciorek, szczególnie teraz, to bawianie różańca, to powtarzanie, zobacz Mario i młody człowiek, tak no, ciężko mu to przychodzi. Kiedyś to zrozumiecie, kiedyś w przyszłości to zrozumiecie. Obyście, nawet gdy ciężko ci odmówić ten paciorek, abyś nie zatracił czuł, że Bóg cię kocha. Podobnie jak ostatnio i tym razem proponuję takie małe ćwiczenie zza zamkniętych drzwi Kościoła. Pomyślcie na szlachetne formowanie sumienia. Co to jest szlachetne? Co to jest formowanie? Co to jest sumienie? I co znaczy szlachetne formowanie sumienia? Panie rodzice, dodajcie odwagi waszym dzieciom przez wasze włączenie się w to ćwiczenie. Odpowiedzi wyślijcie na adres mailowy duszpasterzy lub parafii. Mówanie w tej chwili jesteście zgromadzeni w waszych rodzinnych ogniskach, kościołach domowych, które są obrazem ewangelicznego stada, gdzie ojciec i mama pełnią funkcję pasterza swoich uwieczych dzieci. I szczęśliwi ci rodzice, którzy czują wdzięczność, miłość swoich dzieci za okazaną im miłość, bo bez niej nie mogłyby wzrastać, ale albo to wzrastanie byłoby trudne. A może są i tacy rodzice, którzy nie doznali tej wdzięczności swoich dzieci. Dzieci odeszły, oddaliły się, zapomniały. Jak miłość rodziców do oddalonych, zagubionych dzieci owieczek nigdy nie ustaje, tak samo Chrystus nas kocha pomimo naszych słabości, naszych oddaleń. Jego miłość jest do każdego z nas, nawet do największego grzesznika. Bardzo łatwo możemy wyrazić naszą przynależność do Bożego stada i tę przynależność do stada własnej rodziny. Dlatego też zapraszam także was do zrobienia znaku miłości każdy każdemu, bez wyjątku, mieszkaniu. Po tej mszy, po błogosławieństwie, niech powie: Bóg cię kocha i zrobi mu nas czole znak krzyża, kciukiem. I następnie wypowie: ja cię kocham i ucałuję, uściśnie. Zaczyna tata, wszystkim mama, każde dziecko, każdy, który tam teraz mieszkają, przybyli, uczestniczy w tej Eucharystii. Myślę, że ten znak krzyża, wyraz naszej miłości Boga i nas jeden do drugiego, moglibyśmy robić każdego dnia, aby nasza wiara nie została zdruzgotana, aby nasza wiara nie została nam wyrwana w tym czasie pandemii. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Bóg cię kocha, ja cię kocham. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, był z Boga, światło ze światłości, był prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, spoistotny Ojcem, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pokrzepany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
która do Ojca i Syna pochodzi, też z Ojcem i Synem wspólnie odwiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przynosimy do Boga nasze prośby, upając, że mocą zmartwychwstania Chrystusa, naszego dobrego pasterza, otrzymamy dobra potrzebne dla nas i dla świata. Za pasterzy Kościoła, aby za przykładem dobrego pasterza prowadzili owczarnię Bożą do pełni życia i szczęścia, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszą ojczyznę Polskę, aby trwając w wierności Bogu i Ewangelii, wiodła wszystkich ludzi ku prawdziwej szczęśliwości i poszanowaniu ludzkiej godności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za seminarzystów, aby dobrze przygotowali się do swych zadań oraz wykonywali je z wiarą, miłością i bezinteresownie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za siostry zakonne, aby wezwane przez Boga do specjalnych zadań wypełniały dzieła miłosierdzia, niosły światu dar modlitwy, a swym życiem ukazywały wielkie wartości poświęcenia i ofiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za lekarzy, personel medyczny i wszystkie służby, które działają w celu zatrzymania pandemii, aby dobry pasterz wynagrodził ich ofiarne z tą służbę wobec bliźniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych w czasie trwania pandemii oraz poległych w obronie ojczyzny, aby przez bramę, którą jest Chrystus, weszli do wiecznej owczarni zbawionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas modlących się w naszych domowych kościołach, aby Bóg umacniał nas w wytrwaniu, przy wspólnocie i abyśmy szli za Chrystusem, dobrym pasterzem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby raczył być Kościołowi Świętemu, godnie kapłanom, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, byś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy Ci służyć będą w stanie kapłańskim i w życiu zakonnym dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen. Wysłuchaj naszych próśb, Boże, który uczyniłeś swego Syna pasterzem Kościoła, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Paschwa. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On wiarę Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, stał się kapłanem, ołtarzem, barankiem ofiarnym. Dlatego pełny łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy święte śpiewają hymny Twojej chwale, nieustannie wołając. Thank you.
Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Sam. Panie Jezu Chryste, Dniu Zmartwychwstania, pozdrowiłeś uczniów słowami pokój mam. Prosimy Cię, aby zważał na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, że żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański nie zawsze będzie z nami. I w naszych domowych kościołach przekażmy sobie znak pokoju. Pokój Wam, siostry, Helium, organiście. Normalnego funkcjonowania. I ludzie mówią, a czemu ojcowie nie otworzą kościół?
czemu kardynał nie otworzy, to nie my. To rząd decyduje o tym, kiedy jakie decyzje zapadają. Dlatego należy się modlić. W szczególny sposób w tym miesiącu maju, miesiącu Jana Pawła II, kiedy obchodzimy 100-lecie jego urodzin, zachęcam was właśnie do modlitwy za jego pośrednictwem, za jego przyczyną. W Polsce, kiedy był właśnie święty, przyjechał, to tak gorąco modlił się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. A my módlmy się o ustanie pandemii, o to by otworzono. Rząd otworzył drzwi kościoła. Zachęcam, aby przyjechać, pomodlić się przed pomnikiem Jana Pawła II. Jest ładnie udekorowany, w chorągwie są flagi papieskie. Można zapalić znicz przed nim właśnie. Te znicze można namieć sobie wyjście do biura parafialnego. Także zachęcam. Nawet codziennie nabożeństwa majowe o godzinie 18:30, a w sobotę po poranie mszy świętej. Dzisiaj była już nabożeństwo, odbyło się po rano w czasie wymiany tajemnic różańcowej, a za chwilę będzie się nabożeństwo błagalne, koronka do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii i miłosierdzie dla nas. Spotkanie klubu Mama odbędzie się online na Zoom w piątek 8 maja o 9 wieczorem. Wszystkie mamy są mile widziane, osoby, które nie są zapisane na listę mailową, prosimy o kontakt z liderem grupy. Modlitwa o ustanie koronawirusa znajduje się na stronie parafialnej kolder.ca. Prosimy, aby ją wydrukować, aby każda rodzina codziennie wspólnie się modliła. Jak już siostra na początku czytała, dziękujemy wam za wasze ofiary, którymi wspieracie nas. Jak wspomniałem, połowę parafian czuje w tym swój obowiązek i przynosi niedzielne ofiary. Z głębi serca wam dziękujemy. Kazanie dla dzieci jest nagrane i jest na parafialnym kanale YouTube. Kazanie o właśnie dobrym pasterzu, gdzie ojciec Paweł i siostra opowiadają. A ojciec Marcin wszystko ładnie nagrał. Także wszystkim dziękuję. Przypominam, że moi drodzy, w każdą środę odbywa się nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. A intencje ogólne zamawiamy tylko intencje przez telefonicznie ofiary wrzucamy do skarbony znajdującym się wejście do kościoła. I tak dla waszej ciekawości dzisiaj podaję na bieżąco, a ilu nas ogląda i skąd nas ogląda. Dzięki nowej technologii Google Analytics dokładnie wiemy, skąd każdy komputer się na świecie podłącza. I tutaj jest Kanada. Na początku tej mszy świętej było podłączonych 1176 komputerów. Czyli mnożąc to przeciętną rodzinę, na przeciętną rodzinę z dziećmi i tym podobnie, 3 razy, czyli ponad 3000 osób zgromadzonych jest do wspólnej modlitwy. Ale co ciekawe, aż 56 komputerów podłączonych jest z Polski, 22 ze Stanów Zjednoczonych, z Niderlandów 4, z Anglii 3, z Denmark 2, z Hiszpanii 2, nawet z Tajwanu, nie mam pojęcia, kto to może być, ale są 2 podłączone i z Rosji jest 1 komputer podłączony. Te dane publikujemy według ciekawości i dla waszej, i dla naszej. A teraz odbędzie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zaśpiewamy koronkę o ustanie pandemii, o miłosierdzie Boga nad nami i na całym światem. Zapraszam ojców tutaj do wspólnej modlitwy na stopień po ołtarzu.
Thank you.
Nie mogę i nie mogę.
zachować święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Robiamy Cię o pomoc i testy wszystkich Polaków i Polonii.
miłosierny, duchu prawdy, dogaduj się, prowadź nas. Gdy zbliża się setne rocznice służby na Biskupi, gdzie zaprzeczono my święty Marii Panny błogosławioną naszą Ojczyznę, my teraz, podobnie jak nasi poprzednicy, borykamy się o wstawiennictwo i pomoc. O pokoju czuję się, że królowanie Chrystusa, a wraz z nim Maryi, królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę narodową. Dzisiaj w szczególny sposób uświadamiamy sobie odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. W tym szczególnym roku dziękujemy dzisiaj za setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka wraz z Maryją. Królową Polski i świętymi patronami kłaniamy się o błogosławieństwie i ratunek dla Kościoła w Polsce i Kanadzie. Bogu Rodzico Dziewico Królowej Polskiej i nasza jasnogórska Maryjo, Królowie wznosi się dzisiaj naszą Królową Piękna, która ze spadła serca wszystkich Polaków. Przyjmij, Ruchy Pierwsze, imię Twoje dziecko, którym opiekowałeś się zawsze macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Boże, Tobie, naszą ojczyznę i naród, wszystkich Polaków żyjących w ojczyźnie i w Kanadzie zawierzamy, jak również w życie wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko, co jesteśmy i co posiadamy, całą naszą teraźniejszość i przyszłość. Poproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie wstąpił i odnowił oblicze ziemi. Królowo Polski, Królowo Polski, Królowo Polski, i będzie pochwalony Jezus Chrystus. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.